Siemanko widzowie, z tej strony ja, czyli Zombiaczak, i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Mam nadzieję, że docenicie ten filmik, zostawcie tej łapkę w górę. Ja wam nie przedłużam, zapraszam do oglądania, a tutaj wyświetlają się trzy ostatnie osoby, które napisały komentarz oraz zostawiły subskrypcję w ostatnim odcinku. Jeśli chcielibyście się wyświetlić również na następnym odcinku, to również zostawcie suba i napiszcie jakiś komentarz. Więc trzymajcie się, miłego oglądania i elo, pozdro! Chcesz zakupić Minecraft Premium? To wbij na stronę tanimeinecraft.pl. Przy zakupie pamiętaj o wybraniu kodu Zombiaczak. Polecam! Dobra, weźmy tej litepa i ci pomogę, stary. Dawaj, szybko mi tej litepaj. Dobra, tej mi tutaj szczepa elegancko. Zobaczymy, gdzie ten gościu jest. Halo, stary. Jak on tu wszedł? Jak ten typek tu wszedł? A to jest jakiś inny. Aha, to jest pewnie ta gilda, co nas przebijała. Ta na pewno, to są te typy, co nas przebijały na 100%. Dawaj, dawaj, to dawaj tutaj Wojtas, dawaj, lecimy z nim. Lecimy z nim w tango, nie? Przed kupiłem Crossa KTM? Super, stary, super. Gratuluję. Gratuluję Crossa KTM-a. Cześć, Legamina. Dawaj, lecimy z nim, on tu nie może stąd uciec. Tu nie ma ucieczki, chyba że gdzieś się w obsydian wprełkuje. O, bania upadła. Ty, no patrzcie, bania upadła, mam obydwoje stręże, dwa stelim i nie padł ten typek. To jest typowy Minecraft. A. A, zabiłem! Dobra, padł, elegancko, lol. Ja myślę, że te listę dał. Okej, okay, ładny killek. Dobra, pięknie, 890 rankingu, nie jest źle. Dobra, to jest jeszcze jeden do góry. Dobra, nie wperłował się. Okej, okay, ostatnią perę zmarnował ten gościu. Pięknie. Musimy go tu zabić. O, znowu ja zabiłem, najsowo. Elegancko, dwa kilki. Piękna akcja. Nie wiem, jak te ziomki wbiły do nas do gildii, ale trzeba ich tutaj na pewno zabić. Dobra, trzeba tych typów tutaj powstrzymać jakoś. Dobra, mi pomagają tutaj widzowie. Nie wiem, jak oni tutaj wbili, te typy. Kurde. Jak oni tutaj wbili? Trzeba ich tutaj jakieś pom... O kurde, żebym nie polizał. Dobra, nie polizałem. Dobra, ten ma tu 400 rankingu, może on poliżał to jakiś... Ma 400 rankingu, więc to taki Steve'ek jest. Słaby. Dobra, skoczę tutaj w jedną kratkę z tym typem i wiecie co? Rozkopię tu. Ja to jakoś rozkopię i tego typa podkopię. O kurde, a dobra, tu Antek jeszcze wbił. Okej. Okay. Jak moja bania? Dobra, mi set pada już. Gdzie jest ten gościu? Tutaj on... Nie, dobra, mania padła? Może nie ogarnie ten typek. Dobra, nie ogarnę, pięknie. Jeszcze tam jest do góry, jeszcze jeden. Co jest nie tak? Czaj to? No nie, ja pierdolę, no nie! Wyrzuć kekus HD, elo, gościu. Boże, no! Co za typy? 78 i 27, piękna akcja. Dobra, gotowa. Piękna akcja, widzowie. Piękna akcyjka. Gościu. You must dead. Chodź tu, come to me. A, nie, a dobra, nie ma puncha to git, tylko ma dużo, pewnie tych ma, dużo pereł ma. Ej, dobra, trzeba go w tym trzymać i on zginie zaraz. Ma jakąś potkę, a ty cwaniaku. Patrz jaki cwaniak rzucił potkę na Slownessa. Co za pedast. W sumie ja mam jeszcze 8 sekund regenki, to nie będę tego rzucał. A na mnie się sfokusował, kurde. Co za pedas, nie? Dobra, weźcie, kupię sobie to mleko. Rzadko kupuję mleko, ale kupię teraz mleko. Dobra, rzucił perłę, trzeba za nim rzucać te perły. Rzucił drugą? Dobra, bania padła. Nie, no musi zginąć ten typek, no bez... A, mi się jeszcze ten wszedł. Crazy.
Ej, on nie ma tego. Ten typek nie ma, jak to się nazywa? On nie ma uklu z punchem, musi zginąć. Gdzie on tą perę rzucił? Dobra, ostatnio już więcej peru nie ma, nie? Dobra, pięknie. Idealnie go rzuciłem. Dobra, najsowy jest skillek. Gitara. Dobra widzowie, ja sobie będę tepał już tutaj do pierwszej osoby. Niestety nagrałem dla was dwa tepania, w których mi się niestety nie nagrał dźwięk. Także no, przypadkowo sobie zmutowałem mikrofon i nie zauważyłem, że mi się po prostu zmutował mikrofon. No wiecie o co chodzi, kurde moja głupota. No i tyle, także tepnijmy sobie do pierwszej osoby, napiszmy do kogo mogę tepnąć na klepę. Zobaczymy, czy mnie jakaś osoba tutaj w ogóle zaakceptuje, czy raczej mnie nikt tutaj nie zaakceptuje, czy w ogóle ktoś napisze, że mogę do niego tepać. Pozwólcie, że sobie tutaj jeszcze wymienię secika jednego. Dobra, w sumie wezmę sobie na trzy sety. Dobra, to jakiś Kuba Bednarek, dobra, Kuba Bednarek, chyba taki piosenkarz jest Kuba Bednarek jest chyba taki piosenkarz, coś mi się tak kojarzy, ale nie jestem do końca pewien. Dobra, gość mi zaakceptował praktycznie od razu, więc zapowiada to raczej dobrą klepę, tylko mam nadzieję, że to nie będą nogi. Dobra, nie są to nogi, jest to żółwik, ale zobaczcie, ten gościu... W sumie no to nie wiem, co ten gościu zrobił, bo patrzcie, wybiegł z żółwika. Co ten gościu zrobił? Dobra, jest tutaj, nie no, stary, klepiemy się, nie ma takiej opcji, po prostu się klepiemy, dawaj gościu, klepę. Nie rozumiem, dobra, dawaj gościu, się klepiamy. Dobra, klepie się ze mną, on na początku jakiś sojusz pokazywał. Ale nie wiem dlaczego. Tu jesteś? Pokazał, dobra, Kuba Bednarek już leci. Teraz muszę sprawdzić, czy mi się głos nagrywa, głos mi się nagrywa. Także lecimy z Kubą Bednarkiem. Gdy ktoś pytał, jaki mam ranking, mam prawie 1300 rankingu. Nie wiem, ile ten gościu ma regenki od Koksa, kurde. Fajnie, bo gdyby on polizał, może szybka jakaś akcja, żeby polizał. O, bardzo szybka akcja i typek. Tej bardzo szybko polizał, ale patrzcie, to jakiś jego kumpel przyszedł. W ogóle, nie, czy tego kumpel się tu spodziewał, że. O lol, no to była naprawdę bardzo szybka akcja, bo tutaj dwóch typa zabiliśmy. Wiecie co, ja sobie wyperuję stąd do góry. O kurde, ty, oni mają tu zamek. Czajcie to, ta gilia ma tu jakiś zamek, da się jakoś wyjść z tego zamku? Patrzcie to, ale kozacki zamek mają te typy, w sensie no, nie wiem czy kozacki, bo nie widzę tego od strony jakby wiecie tam zewnętrznej, tylko widzę to od środka. Ale no kurde, gdyby tu mi się dało, jakbyś udało mi się stąd wyjść, to bym wam pokazał ich zamek, wiecie co? Spróbuję sobie po prostu perły rzucić jakoś tam w sufit. Zobaczymy, czy jak rzucę perły w sufit, to ten zamek zwiedzimy. Ja sobie tutaj zmienię na szybkości jeszcze seta. W ogóle coś czuję, że ten jego kolega, który zginął, co drugi tutaj tepnął. Oj, będzie niezadowolony z tego, że ten gość mi tutaj tepnął na klepę. Dobra, wiecie co? Zrzućmy sobie tak, jedną perłkę i... Dobra, okej, wyperłowałem stąd i zaraz zwiedzimy ten zamek. Jak wygląda ich zamek, kurde, na dragonie? Dobra, okej. Okej, dobra, jak to wygląda? A, to jest takie coś, ale to jest takie zawieszone, patrzcie, to jest taki lewitujący zamek, a wygląda tak, wiecie, no tak w miarę w porządku wygląda, nie? Tak w miarę w porządku wygląda, wiadomo, to jest dragon, tutaj nie można oczekiwać zbyt wielu rzeczy, chociaż widziałem gdzieś ten zamek chyba kiedyś na necie, no nie wiem, możecie w sumie napisać w opisie, jaką skalę dajecie temu zamkowi, ja dam tak 4 na 10, 4 na 10 myślę, że będzie po prostu odpowiednie, więc no, ja wam tutaj nie przedłużam tego i zaraz tepamy do następnej osoby, także pozdro. Także ja sobie tepam już do kolejnej osoby tutaj na dragonie, jest to najprawdopodobniej osoba, do której będę tepał. Zobaczymy, czy ktoś w ogóle mi tutaj tepnie. Czekajcie, kit swagger, potrzebuję kit swagger, żeby sobie wziąć antynogi. Okej, tu mam jakieś premium case'y jeszcze. A, te premium case'y sobie odstawię, może dam to widzom po prostu na lawie te premium case'iki. Dobra, mam antynogi, wszystko mam co potrzebuję. Weźmy sobie może jeszcze rzucaka, czekajcie, rzucaka mam jakiegoś, nie mam żadnego rzucaka. Weźmy sobie rzucaka, może tutaj z Ender Chesta. Mam ci 36 rzucaków, no to wezmę sobie dwa. Kliknijmy sobie efekty, dobra. I kto, do kogo mogę tepnąć na klepę? Spytajmy tutaj czat, do kogo mogę tepnąć na klepę. Zobaczymy, czy ktoś mnie tutaj w ogóle zaakceptuje. I kupię sobie jeszcze oczywiście na początku strężyka. Dobra, tutaj top 1 Porsche pisze do mnie. Dobra, tepamy do top 1 Porsche. Zobaczymy, czy ten top 1 Porsche mnie zaakceptuje. Halo, halo, gościu, czy mnie tutaj zaakceptujesz na dragonie? Okej, zaakceptował mnie typek, także całkiem spoko. I zobaczymy, czy tamte nogi zadziałają mi i gdzie ja w ogóle będę. Dobra, jestem w ogóle gdzieś tam w jakichś losowych kordach. On mi coś tutaj pokazuje, nie no, stary, klepiemy się. Ja tutaj chciałem klepę, więc chodzi mordo o klepę. Aha, ale co oni tutaj robią? Patrzcie, co te typy robią tutaj, co za ludzie. No i tu nie wiem. O ten, aha, dobra, to jest dwóch na jednego, okej, okay. To jest, wow, tu jest w ogóle trzech na jednego, bo widzę, tam trzeci idzie. No dobra, jakbym w ogóle tych typów pokonał, to już by był totalny sztos. W ogóle nagrywałem dla was odcinek, ale nagrałem fajne dwa typania, gdzie normalnie w cave'ach pokonywa się w takiej sytuacji jak teraz, chyba trzech albo czterech typa, ale niestety za każdym razem, ej, ja tu prawie rzuciłem, halo, za każdym razem, kiedy się klepałem, niestety mi przy tych dwóch razach nie nagrałem mikrofonu, nie, bo sobie przypadkowo go zmutowałem, więc teraz zawsze sprawdzam, czy się mikrofon nagrywa, teraz się nagrywa wszystko w porządku, więc jest po prostu zajebiście, wiecie co? Będzie ciężko zabić tych typów, ale wiecie co, tego, może tego Porsche właśnie, to jest ten Porsche, bo, dobra, może trzeba się na tego Porsche sfokusować.
Kurde, jakbyśmy Porsche zabili, to by było zajebiście. Będę zajebistym ziomeczkiem, jak zabiję Porsche, nie? Dawaj, gościu, jesteś tutaj klepany na głowę. Gościu, gdzie jest ten Porsche? Tam jest ten Porsche. Fokusujemy się na Porsche, nie? Challenge na ten odcinek, zabić Porsche. Gościu, dawaj, jesteś zginięty. Porsche ginie? Nie, Porsche jednak nie ginie. Dobra, padobanie Porsche. Ach, Porsche padobanie, ale niestety nie zginął. Dobra, to ten gościu zginie? Chociaż prędzej ja zginę. Dobra, nie zginął, to tego. To muszę tego się sfokusować. Dobra, to ten gościu zginie. Ten jest na koksie. Czy jest na koksie? Jest na koksie. Cholera, jasno. No, mnie ktoś na tym spiku połkuje. Tutaj. Dobra, to jest to. Mam już sobie dwa rzucaki, ja chyba je wyrzucę, żeby tych rzucaków te typy nie miały. Szkoda, że wziąłem antynogi. Halo, czy ten gość zostanie wyjaśnięty? Wyjaśnięty, w ogóle co mówię? Wyjaśniony, wyjaśnięty, no to ładna moja tutaj mówienie po polsku. Polski nie jest moim dobrym językiem, że tak powiem. English better. Chodź tu, stary. Gin. Gin. Karakanie, dobra, ej, boski, to bo mam 3 serduszka. Dobra, 3 serduszka. I mnie goni jakiś tutaj borowik. Czekajcie, kupimy sobie strężyka jeszcze jednego. Dobra, goni mnie tutaj ten gość. Mam w ogóle wszystkie mnóstwo tych potek na stręża dwójkę i tak dalej, i tak dalej. Ten typek się dobrał, no i to jest lipa, no widzicie? Tak, to jest to klepa dwóch na... I oni w ogóle stręż nie mają, te typy. Ja pierdzielę. Oni tu w ogóle stręży nie mają. Dobra, pada mi bania. Chyba, że któremuś z nich rzuciłem stręże. Dobra, wyrzucimy to wszystko, żeby tutaj oni tego nie zapali w razie co, bo raczej tutaj zginę. Chociaż zaraz spróbujemy tutaj ich zabić. Dobra, mam stręża 2. Okej, zobaczmy, czy mi się uda ich tutaj pokonać. Gościu. Ach, gdyby ktoś polizał z nich jakikolwiek, to by było zajebiście. Chociaż dobra, widzę. Robimy akcję uciekinierską na dragbońcu. O, patrzcie, 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 patrzcie. Dobra, ej, znaleźli mnie, znaleźli mnie. Patrzcie, wbili to, oni tu nie mogą wbić, oni się zbugowali w klocku. Dobra, typek jest tutaj, jest dwóch typa i ten poliże w plecy. Dobra, ten gość, to ten gościu liże, ten gościu liże, patrzcie to. No nie, poliza, bo akurat był na koksie ten. No dobra, te pani wyszło tak jak wyszło. Także mam nadzieję, że zostawicie łapkę w górę pod tym odcinkiem, subskrypcję wraz z dzwoneczkiem. Jeśli ktoś dotarł do końca, to napiszcie w komentarzu #koniec, a ja wam szybko na serduszko, także miłego dnia i pozdro, elo!